Hej, 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 siemaneczku wam wszystkim, z tej strony Diabeł. W naszym poprzednim odcinku otworzyliśmy safe, ale nie dałem wam zobaczyć, co się w nim znajduje. Dlatego sprawdźmy, co faktycznie w nim było. Haha. Raz, dwa, o chuj, dobrze. Cieszy mnie to, psą mi jakieś plany. Wyjący bełt, jakaś inna amunicja, która mi jest generalnie w ogóle niepotrzebna. Generalnie tak właśnie to będzie, bo też to rozbije. Prawie popękało identycznie nawet. Żadnych budzików ustawiać nie będę. Obraz sobie wezmę. Co my tam mamy po tamtej stronie? O, ktoś wyrwał ten safe. Jaki psychol w ogóle. Coś tutaj w sejfie zostało wtedy? Nic. Tutaj coś może? Nic, 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 nigdzie nic. Wszędzie wszystko powypierdalane. Tutaj poprzesuwane to jest tak mocno już. Ale ktoś musiał w to ostro przypierdolić. No dobrze. Jakaś notateczka. Co nam mówi ta notateczka? No, że generalnie nic nam nie mówi ta notateczka. To pewnie można jakoś rozpierdolić. Ja zastanawiam się, co się stanie, jak sobie zrobię tak. O kurwa, dużo. Rzeczywiście. No dobra. To może teraz przepierdolimy się w tamtym kieruneczku. Spróbujmy. Co mamy w ruinach? W ruinach mamy kurwa tyle, że aż chuj nic. Coś tam się nam wyjebało gdzieś. A, nie, nic tam się nie wyjebało. Po prostu biegałem po koszu na śmieci. Co mamy tutaj pod tym? Pod tym lecionku. Szkoda, że nie mogę zobaczyć siebie w Dunwall tej nocy. Albo spotkać się ze sobą. No chyba wolałbym tego nie robić. Wydaje mi się, że ta sama osoba, gdyby się spotkała, załamując tą kurwa całą rzeczywistość, która tu w tej grze jest i tak bardzo ostro popierdolona, no mogłaby odjebać to solidnie. No ale... ja jestem twórcą gry. Ludzie mieli tutaj zajebistą koncepcję, bo gra jest naprawdę wyjebista. A co faktycznie z tego wychodzi, to nie wiemy. Jednak nie we wszystkich tych samych miejscach można znaleźć te same elementy. Ale sądzę, że może być tutaj kilka różnych fajnych obrazów, które można polijewać. Chwyc. Monety są zawsze na propsie. W tym miejscu
miejscu powinno być biurko. Stoi jakiś głaz. Krwiąksy. Piszcze w to. W pobliżu znajduje się runa. Wiem, że znajduje się runa 12 metrów stąd. Ale szukam przejścia gdzie indziej, niestety. Dlatego wiem, że przejście stąd nie będzie wcale takie kurwa proste. Jakim powinno być dla mnie przynajmniej. Może gdzieś ten kluczyk będzie ładnie leżał, czekał na mnie. Fajnie by było, nie obraziłbym się w ogóle. Ale na bank pewnie kurwa ma go przy sobie jakiś popierdolony strażnik. I tak pewnie będzie na pewno. Tak pewnie będzie na pewno. No, kurwa, świetnie, dzisiaj mi to wchodzi. No, wyłaźmy stąd. Ładnie się tu wszystko popsuło.
szczerze, dlaczego Stilton w ogóle chce zaimponować ludziom takim jak Duke i ta pustoszka? Jest 100 razy lepszy od nich. Musisz coś zrozumieć. Jeśli sobie nie pójdziesz, zacznę krzyczeć o pomoc. Ciszą zaleciało, co nie? Sorki za tą maksymalną ciszę, ale jakoś tak dziwnie się zamyśliłem przez przypadek. Co was przepraszam. Nie, zostawię ich, mi się wydaje, tak ładnie leżą. Co mamy za tymi drzwiami? Luknijmy sobie. Jest tutaj coś. A czy w innym świecie te drzwi też tam są? Kurwa, no są. Tu mamy inne miejsce już. Gdzieś tu jest właśnie nasz kościany amulet, mi się wydaje. Zabawa w dwa wymiary. To wymyślili. Ale pomysł jest, powiem szczerze, bardzo zajebisty. Z tymi dwoma wymiarami. Można tutaj troszeczkę więcej czasu spędzić, żeby się w jakiś sposób zżyć z tą grą. Bardzo przydatne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No nie powiem, trzeba się troszeczkę nabiegać. No. Praktycznie zostało to otwarte. Z tym samym różnica w tym wszystkim, co się tutaj dzieje, jest też taka troszeczkę większa. Kluczyk, tylko którego możemy wykorzystać tu, czy nie możemy go wykorzystać tu? No jasne. Jakie to piękne. Tam nie ma tego okienka, a więc w tamtą stronę będziemy mogli przejść. Mamy tutaj takie pierdółeczki. Które rzeczy podkrywamy. Dobra, zróbmy tak. Najpierw zwertujemy to w ten sposób. Wszystko, co w ogóle tutaj jest. I za chwilę przeszukamy sobie to jeszcze raz. Inaczej. No kurwa, piękna szafa. Uszencja.
pustka. Wymyślili to, powiem szczerze, ciekawie. Na początek zwertujmy sobie, czy faktycznie tu nikogo nie mamy. Ktoś mi niestety mówi, że możemy się pomylić. Gdzie ten typ jest? No bez mocy tak troszeczkę inaczej się gra, nie powiem. Ale wcale trudno nie jest. Tak bardzo. Tu jeszcze szczury. Ten koleś, który się zaraził tymi kwiozami. Gdzie on kurwa jest? Stefano? Kolejny oglicz. On był chyba gdzieś na piętrze, albo gdzieś tu jest. Będzie gdzieś tu. Ja się nie ukrywam. No kurwa, no gdzie jest ten koleś? Dobra. Pieprzyć to ukrycie. Zapiszemy sobie i na YOLO. Bo inaczej się chyba tutaj widzę nie da. Może też pierdolimy jakimś granatem. Ostrzami może? Nie wiem, czy te ostrze właśnie coś dały, czy nic. Coś dały. Dobra,
też wcześniej nie wiedziałem o tym, że można to porozpierdalać. W tym ośrodku, tam gdzie była ta doktor Hepati. Byłoby o połowę łatwiej. Dobra, no kurwa, gdzie jest ten typ? Ej, palancie. Gdzie jest ten pacan? Gówna fruwające mi tutaj. Jak jest tak przepierdolony, że najchętniej to bym go jeszcze bardziej poszedł. Cokolwiek się stało, jest chyba wycentrowane w jednym punkcie. Naprawdę przejebane.
spojrzeć. Pozwiedzamy sobie tutaj tego troszeczkę. Dziwna sala, nie powiem. I tak tam pewnie wleziemy zaraz. W jakiś sposób. No już mi się wydaje, że jednak może czegoś nie wzięliśmy. Jednak może. Spuściłem sekundę, świetnie. Dlatego odpalimy sobie to. Poszukamy sobie może jeszcze jakichś elementów fajnych. Tu jest, w tym pomieszczeniu może. Ni chuja, nie ma nikogo. Już się przestrzelimy tutaj. Co to kurwa jest? Przeszukiwanko wszystkiego. Ilu ich kurwa tu jest? Serio? Czy mam tu kogoś z tyłu gdzieś ze sobą obok siebie, czy gdzieś tu? Nie, nie mam. Mam tutaj takiego typa. To sobie zrobimy to standardowo. Sposób normalnie otworzyć. I tam trzeba jakoś kurwa dotrzeć pewnie. Tylko jak? Tutaj już na to musi być jakiś konkretny sposób. Nie znam zresztą. Zmienimy te zasady troszeczkę. Dawczemy sobie tak tędy trochę. I jesteśmy w tym miejscu. Tego typa możemy najpierw zajebać. Wydaje mi się, że tego, który stoi tutaj, on oświetla ich i oni generalnie powinni chuj wielki widzieć. Co jest w tej skrzyni? Na pewno modne ubranie i... Halo? Rozejrzyj się. To nigdzie nie wychodzi tak, jak ja bym chciał. Dobra, anyway, dotarliśmy tutaj w takie kurwa miejsce dziwne, że tak powiem. Sztuka współczesna, widzę. Wręcz jak to zajebiście. Jakiej kurwa skrzyni? Jakąś
skrzynie, żeście tutaj, kurwa, chłopaki wykopali. O. Dziękuję. Dziękuję, że żeście mi oddali moją runę. Jeszcze wcześniej był tutaj po to, żeby i zapierdolił tą runę. No to jest pytanie. W jakim celu? Jest by tutaj rozpierdolony, w ogóle ten obraz też podjebano. I tutaj mamy jeszcze tak w miarę leciuteńko. No to co? Dzięki wam wielkie za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, komentujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sądzę, że jeszcze będziemy mieli tutaj kilka odcinków, więc zapraszam was do oglądania i na razie.